Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w gwincie, moi drodzy. Rzut okiem, nie w te miejsce. Rzut okiem na moją talię teraz, jak wygląda. Trochę sobie też porobiłem nowych, ale no nie są one jakoś super mocne. Tak to wygląda teraz. Mamy dalej tutaj inżynierów, którzy dobrze się kombią z tym. Jak wypuszczamy jednego gościa, wyskakuje trzech i ładują się trzy razy, czyli mamy jedną kartę za 18, więc dosyć dobry konkret. Oczywiście dobrze się też kąpią z tym, więc no ci panowie plus ci panowie plus ci panowie robią naprawdę dobrą robotę, plus ten pan również, jeśli ma okazję, wyskakują trzy jednostki, więc też mamy 9 dodatkowych punktów do tego, usuwamy 6, no masakrycznie dużo wtedy się dzieje. Co się zmieniło chyba od ostatniego czasu? Doszedł ten pan, który mi tutaj oczywiście Odrin cały czas, jak sobie biega i kolejki tutaj rozdaje, to to jest karta, która jest sytuacyjna tak naprawdę. Jeśli da się jej pohulać, to może zrobić masakrycznie dużo punktów, jeśli nie, albo będzie mało jednostek, to oczywiście już taka dobra nie jest. Wziąłem również to, bo dla mnie to jest chyba najbardziej przygięta karta aktualnie w grze, a na pewno jedna z. Tego pana chyba wcześniej miałem, więc tak to tutaj wygląda. Dobra, grajmy. Moi drodzy, no jest to jeszcze deck, który przydałoby się, żeby miał kilka innych kart. Kilka lepszych kart, ale niestety nie ma skrawków na nie, a oczywiście z beczek no przecież nie wypadną. Przydałaby mi się ta bohaterka, która wskrzesza. Ona jest naprawdę niezła. No i jeszcze ogólnie trochę złotych kart by się przydało, żeby tutaj móc więcej kombinować. Fajne są też te dwie srebrne karty, które siebie pompują. Tak naprawdę rzucasz jedną i w drugiej turze będzie następny koleś. Nawet niezłe rozdanie. Nic nie będę zmieniał. Chociaż... Nie no, chwila. Tak będzie lepiej. Okej. Okej. Teraz tylko pytanko. Co byśmy tu zagrali, tak na dzień dobry. Zobaczymy, co gość będzie robił. Potężniejsza od miecza. Proszę. Już ma złotą kartę jedną, której ja nie mam. Dobra jest też taka złota karta, ona jest chyba z neutralny, która wskrzesza inną złotą kartę, więc jak mamy jakąś super, to to oczywiście warto sobie ją wziąć. Wzmocnij do trzech jednostek w talii o 2, a następnie przytasuj talię. Nie najgorsze. Teraz tak, jak się gra trolla i naprzeciwko tych panów, to oni oczywiście sami mogą sobie pobrać z trolla. Dobra, zagramy może tak. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Kurde, szkoda, że przyszedł koleś. Ale trudno. Ile się poddasz? Że nie będzie tak źle. Tekst tego pana jest genialny. Po prostu genialny. Ogólnie tutaj teksty w grze naprawdę są dobre. No, Hearthstone nie ma tak dobrych tekstów, umówmy się. Chociaż w Hearthstone też jest klimat niczego sobie. Okay. No ciekawe, co tutaj ten pan będzie robił, czy będzie w ogóle chciał grać i co będzie grał, zobaczymy. Takie coś mówisz. Nie wiem, czy już tego nie spasować. Sobie zostawić komba na przyszłość. Dobra, spasujmy.
Ostatnio często grałem tak, żeby pierwszą na siłę wygrywać. To się nie zawsze opłacało. Dlatego wracam powoli do tego, żeby pierwszą jednak oddawać z przewagą i sobie drugą na spokojnie. Dobra, ciebie na razie nie. Tak, to jest znacznie lepsza karta. No i zobaczymy. Co gościu zrobi? Od razu pasuje, czy będzie chciał grać? Chce grać. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Aha, kłopoty idą. No ciekawi mnie, jaki tutaj ma plan i czym tutaj będzie wymiatać. Bo już jest naprawdę... Ta edycja jest o tyle dobra, że naprawdę sporo... sporo różnych miłych talii tutaj. Nie ma, tak jak poprzednio to było, takiej mety właściwie składającej się z 4-5, tylko różnych najlepszych talii, koniec. No tutaj jest tego więcej. Co ciesz? No, niestety, już mi popsuje co nieco. Trudno. Dobra, myślę, że... Będzie jak zechcesz, panie. Oczywiście, że będzie jak zechce. Spróbujemy tak to zrobić. Ładny deszczyk. Co, już będziesz pasował, czy nie? Zagra na to czystą pogodę? Okej. Spoko. Spoko. No dobra, teraz będzie tutaj dużo jednostek, więc sobie zagramy już tego gościa, żeby tutaj pompował. Później pójdziemy w piechotę, żeby było ich więcej. No i zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Tego gościa sobie zostawimy. Stoicie przed majestatem książęcym. No, no ładnie, dobrało. Nie mogę się doczekać bitwy. Dobrze, potraktujemy go później z tego najwyżej. Na samym końcu i tyle. Jak mówię, bardzo przegięta jest ta karta, ten niszczące gradobicie Marigold. Masakra. Raz za wozem, raz na kozie. Szkoda, że tylko jeden działa, no ale niestety. Oczywiście można... nie przyszła mi, albo już ją wyrzuciłem. Miałem, że mogłem sobie zdjąć kajdany. Dobra, te gra dobicie. Ile mu zostało kart? 3-5. Teraz je rzucę. Później to tam. I na pewno będzie dobry efekt. No i zobaczymy. No, gościu się już wyprął trochę z takich fajnych kart. A ja jeszcze wszystko mam, co chciałem. I zobaczymy. Mam tego, tego i jeszcze tego. Bardzo dobrze. Nic właściwie więcej nie jest mi potrzebne. Może na początek idzie. On użył jednego, dwóch takich gości. Jest wojna, to muszą być ranny. No dobra, zobaczymy co wrzesi. No dwóch. Ciekawe co weźmie. To. Sensownie. Nie boję się. Okej, okay, czyli cały czas będzie miał tylko jednego do wzięcia. Okej. To też sobie tego wezmę. Nie boję się. Nie mogę się doczekać bitwy.
Dobra, mam trzech, spoko. Tutaj sobie chyba wyciągnę rycerza. Takiego, to znaczy... No, rycerz powiedzmy, redańska elita, ładnie się nazywa. Za króla! Mhm, to go ładnie zapakowało. To jest ostatni koleś, dobra, więc to mi będzie sobie lecieć i tu możemy dychę z tego wziąć. No to jest i tak mało taka dycha. Lepiej wziąć sobie tego gościa. Mieć z niego po prostu tutaj, nie dość, że 6 to jeszcze... I no on tak ogólnie daje 15, daje koleś. Więc sporo. Tu bym miał tylko 10. Moi chłopcy się tym zajmą. Kurczę, szkoda. Ten koleś mi się, jak widać, za bardzo nie przyda. Nie ma żadnej trójki, którą by można było wyeliminować. Więc będzie tylko wchodził za dychę. Niestety. Za Kedwem! No. Ciężko, kurczę. I co sobie weźmie? Ja pierniczę jak naładowany taran. Jednak. Nie będzie za łatwo. Oj, nie będzie za łatwo. No szkoda, że ten ma taki pancerz. Najważniejsza jest sprawa temerska. No i raczej to chyba przegrałem, niestety. Niestety, gościu. Te wskrzeszenie jest naprawdę mocne. A, jeszcze ma. Stoicie przed majestatem książęcym. No, zobaczymy. Niech żyje król! Ale już, bo tego mu nie przebije. No i zobaczymy, teraz się trochę dopakuje od Nie pola. Mogę się doczekać bitwy! Czy gościu będzie w stanie tu przeskoczyć, czy nie? Nie wiadomo, jaką tam ma ostatnią kartę. Będzie musiał mieć kartę... Ile tutaj jest? 6... Za 14. Aha, i ma. Kurde. No szkoda. No szkoda, byłoby nie tak tragicznie, ale niestety był lepszy. Wygląda na to, że jednak trzeba było sobie zostawić te... cacuszko na... co on użył na sam koniec. No, o tej pani mówiłem, że ona może sobie brać kajdanki. Dobra, zagramy może teraz inną talią. Zaraz zobaczmy drugi pojedynek, czym by tu można było. Mam Dwarfen Power, tym dawno nie grałem. Jest to tak zrobione. I jeszcze można tu wrzucić, zaraz, gdzie są brązowe? Można czy nie można? O, jest ten, dobra. To zamiast kogo by tutaj go dać? Zamiast tego. Dobra. Będzie Dwarfen Power. Ogólnie lubię i krasnoludów, i elfiki. Tutaj też są całkiem niezłe talie, dalej. Chociaż ostatnio były nerfy, chociażby tych konnych elfów, którzy wymieniali karty. Teraz już to działa inaczej. Wcześniej o to pytałem i to było od razu po patchu, i dlatego nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wczytałem się ponownie w opis. Teraz się wczytałem i wszystko jasne. Dobra, no Skellige też jest jakoś super mocne. A, dobra, to sobie zachowam, chociaż oni tak tam wskrzeszają jak szaleni. Na razie wygląda spoko wszystko. Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. Nuki.
chcesz powąchać mojego topora? Lecimy. Biorę dużo tych, często się opłaca. Nie boję się. Temperatura jest w porządku. Raz matka rodziła! Tak jest! Dobrze! Oni tutaj naprawdę mogą cudować masakrycznie, te Skellige. Granie Skellige wymaga naprawdę niezłego... kurde, powinienem go zagrać najpierw. Nogi z dupy powyrywa. Też tekstik dobry. Powinno według mnie... Wiele już widziałem. No być dla Skellige powinno być dla ludzi już takich bardzo obeznanych z tą grą. Tak samo Nilfgaard. Tam są takie naprawdę talie, które wymagają niezłego skina i dużo jest takich zależności, że jak coś trochę pomylimy, no, to będzie kiepsko. No teraz mi weźmie kartę i kogoś rozwali. Pewnie tego. Mhm. Całościowo? Tak. Dobra, ale jest 9-8. I dalej wygrywam. Moglibyśmy już tutaj to spasować. Będzie chciał wygrać, będzie musiał dać kartę, a później tak dwie zostają u mnie. Więc niech się męczy. Wiele już widziałem. Takiej talii jeszcze nie widziałem z użyciem tych gości. No, zobaczymy. Dużo używa w tej Straż Królowej, chyba że się ją tam skrzesza. Dużo z tego jadą. Dobra, laseczka ten, ale krasnoluda może. Przydałoby się go jednak też zostawić do pakowania tego. No dobra, niech będzie. Czy gościu będzie chciał mnie zmieścić w dwie tury, czy nie? I najczęściej gram z ludźmi o wiele lepszymi. Oczywiście, przyjacielu. Ode mnie. Może. Tak jest, dobrze. Następną, chyba będzie szedł ostro. No dobra. Jak chcesz. Widziałam już ten moment. Ta wyrocznia też ma niezłe teksty, naprawdę niezłe. Niech nasi bogowie mają kobiece. Dzisiaj, dlatego też często mówię, że Gwint jest to wiele bardziej na myślenie od Hearthstone'a, w ogóle nieporównywalnie. Tutaj jest masa kart, które pozwalają ci wymieniać, są jakieś dobieraczki Nilfgaarda, że wszystkie karty przemielą, no. Masakrycznie dużo tego jest. Miałeś kiedyś połamane kolana? Dobrze, teraz wygląda lepiej. Może ty też kiedyś zobaczysz cuda z Erikanii. Kurczę, jak się podpakował. Dobra, kończymy z tym. Zobaczymy, czy masz coś na pogodę, czy już pasujesz. Nie. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Kurczę, będzie się stawiać, gościu. Nie ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo. To może jeszcze sobie zostawimy. Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Gotujemy już sobie pod tego gościa, jakby dalej grał. To tego tu wrzucę. Bo trzeba pamiętać, że jak przeciwnik spasuje, to już... Sorry. Spokój! Po spasowaniu tego nie rzucamy. Dobra. Dziwię się, że tak ostro chce grać. Musi mieć jakieś bardzo mocne komba, kurczę, że tutaj na dwa mrozy on dalej idzie. Przyznam się szczerze, że lekko pękam.
Ale może już mu starczy. Starczy. Na 5 na 5. Wycięsna gościu wygrał. No i teraz najważniejsze będzie. Jak zawsze, najważniejsza ostatnia tura. Jakie komba zostało, jak on będzie miał znowu wskrzeszaczki, jakieś cała masa tego, on będzie wskrzeszał, zobaczcie, po 15. Masakra. Ta talia strasznie na tym wskrzeszaniu polega. Dobra, tutaj mamy dobre kombo. Niech tak zostanie. Elfie gadanie. A, dalej! Który pierwszy? Pewnie znowu przegram, jak znam życie. Teraz jak już jestem na tej 15 randze, to tak mam albo... Jest dzień, gdzie dosyć sporo wygrywam, albo jest dzień, gdzie nic nie wygrywam. Różne są dni. Ja nie gram jakoś nie bardzo dużo, więc... No nie, nie jest to gra taka, że tutaj... Dzień i noc myślę, jak tutaj pograć, żeby gnieść przeciwnika. Nie, coś takiego miejsca nie ma. Dobra, na razie muszę go trochę przeczekać. Tak kontrolnie. Nie chcę za dużo wykładać, żeby nie miał co łupnąć. O, zobaczcie, jaki finisher. A niech mnie krechy pokoje. To jest super, kurczę, te pakowanie się. Skellige zawsze w tej ostatniej turze było masakrycznie mocne. Musimy się trzymać razem. Gdybym miał trzech takich wypompowanych, to przecież na do widzenia. Można mieć trzy te kapłanki, można mieć jeszcze srebrną też jednostkę. Nie pamiętam nas tutaj, ale kojarzę. Co też wskrzesza. Może ją ma, jak znam życie. Nie ma, którzy to jak mają turbofarta do... Dobra, weźmiemy sobie na tu układamy. Który pierwszy? Do kart, niektórym naprawdę podejdą tak karty, że kopara opadł. Oho, ale żem zlamił. Nie wiedziałem, że jeszcze ktoś rzadko go widzi, a tu proszę. No i do widzenia. Tą kartą załatwił mnie już. Nie ma szans tego wyciągnąć, niestety. Zresztą podejrzewam, że nawet i bez tego Igni by to wygrał. Tak jak mówię, ciężki żywot mój, ciężki. Te moje talie są jeszcze... No, o tej pani myślałem. Widzicie, jak gościu syna wskrzesza, to już koniec. Wiele już widziałem. Tym cały czas tylko pompuje i pompuje tym weteranem. Fajne. Ta Skellige naprawdę jest niezłe. Zresztą tu jest na... Także jest masa ciekawych opcji. Po prostu masa. Mógłbym wziąć tego... Albo tego i poprzemieszczać, ale co mi to da tak naprawdę? Nic mi to nie da. Już co nie wezmę, to jest kiszka. Tak, tylko dokończę piwo. Niestety. No ale już pograłem do końca. Ładna animacja tego Geralta Igni. Tej w ogóle te animacje są w większości zrobione naprawdę ładnie. Jest lepsza wersja tych krasnoludów, tylko oczywiście brakuje kart. Polegająca na tym, żeby sobie pompować jeszcze większe ilości. Zaraz mnie wyrzucą z tej 15 rangi. Matko, do 16 się doszłapać ciężko będzie. Polegająca na tym, żeby... chodźmy. Gdzie jest ten dwarfik? Tu. Ale chwila, nie chcę grać. Zostawia się z krasnoludów tylko te, po to, żeby tymi, bo tu jest, jak widzicie, losowy brązowy z talii. Więc jak w talii jest tylko to, to wyciągamy tylko to. Możemy to oczywiście sobie skombić z każdym brązowym, na przykład z tymi, żeby wyciągać tylko tych i grać na przykład w pierwszej turze też jak najwięcej tych gości. Łącznie z tym, żeby wszystko zostawało na drugą turę i tylko kombić ich jak najwięcej.
No i przy odrobinie szczęścia, jak nikt tam nie pociągnie z tego na koniec, bo to jest oczywiście pierwsza linia niedowolna, no to na drugiej, jeśli wygramy tą pierwszą turę i w drugiej zostanie nam cała masa tych krasnoludów, no to już jest raczej pozamiatane. Ale zazwyczaj się jakąś pogodą to zaatakuje albo innymi strasznymi rzeczami. Więc cóż, to jest ogólnie talia naprawdę mocna, nieźle mi się nią gra. Mam jeszcze talię, która opiera się na elfach. Na elfach najwięcej mi się wygrywało. Tutaj jest Eleven Power. Wygląda ona tak. Oczywiście ci goście się kombią cały czas z wszystkim, co ich przemieszcza, czyli z tym gościem, z tym gościem. No, z tym się masakrycznie kombią. Te karty oczywiście, żeby wymieniać, ci, żeby też kombili. Te panie, żeby się kombiły cały czas, jak to na przykład wchodzi, jest też krasnolud. Elfka wbija, jak są... Ile tam tych elfów miało być? 5. No i jakoś to wszystko, kurczę, funkcjonuje całkiem dobrze. Może zagram jeszcze jedną. Będzie najwyżej dłuższy film, jak komuś to przeszkadza, to trudno. I tak nie ma zresztą u mnie gwint jakiejś wielkiej oglądalności na kanale i raczej tak już zostanie, ale od czasu do czasu będę go pokazywał, bo sobie gram i lubię. Uważam, że tutaj Polacy mają szansę zaistnieć na stałe z tą grą, bo jest to naprawdę dobra karcianka. Jeśli będą ją dalej dobrze rozwijać, w porządku balansować, tak jak teraz, że będzie bardzo dużo różnych talii, które będą sobie radziły, to jest to, co ostatnio nie wychodzi w Hearthstone'ie. Jak sobie tam słucham podczas pracy, ja słucham głównie streamerów, karcianki, na przykład właśnie ty nie jesteś potrzebna. Dobra. A ty chyba za dużo. O, tak lepiej. To wielu takich stopek, już topek legend mówi, że się teraz na przykład gra tylko jedną talią. No to jest chore. I cała meta tych na najwyższych poziomach legend gra właśnie jedną talią. No to przecież jest żenujące. Tylko kto będzie miał więcej szczęścia w doborze kart, już wtedy decyduje. Beznadzieja. Tak zabiją tą grę. Jeśli nie będą dobrze balansować. Ja dziw, że Blizzard i nie dbał balans, to jest wstyd. I to duży wstyd. No ale co począć. Dobra, znowu Skellige, więc pewnie znowu mnie zmiecie. Może nie. No zobaczymy. Nie boisz się? A nie powinieneś. A powinienem. Fajne są te głosy. Ładnie nagrane. Dużo osób narzeka na dubbing. No tu dubbingu nie ma, bo to polska gra. To znaczy, oczywiście jest wersja angielska. Niemniej nagrane te głosy są naprawdę świetnie. Był ten filmik taki z okazji... Tylko kurczę, co to było? Dziesięciolecie? Gwinta? Chyba dziesięciolecie. Może za dużo lat mu dałem, ale... Czy pięciolecie? Kurczę, nie wiem. Ilość lecie. I wydali ten filmik, gdzie pokazywali właśnie tam, trochę było też motywów, jak nagrywali różne rzeczy, jak powstawała ta gra, to widać było, że tam naprawdę ludzie się, no, przynajmniej dźwiękowcy i nie tylko zresztą, no bo tymi czujnikami aktorzy też obłożeni też fajnie grali. Było widać, że tam się przykładają do tego wszyscy. Co jest? Ktoś sobie gdzieś poszedł? Chciałbym przegrać jakoś tak normalnie. Ciekawe, czy to już działa tak, jak działało. Jeśli którykolwiek inny sojusznik lub jednostka w twojej ręce zostanie wzmocniona. Nie ma to jak. Ten gość wzmacnia kogoś w mojej ręce. Wzmocnił. A to się nie wzmocniło. Opis jest zły. W trakcie twojej tury. On to robi w trakcie mojej tury, czy nie? On robi to w trakcie mojej tury. Dlaczego się teraz nie wzmacnia? To mnie zawsze ciekawiło. Czemu to nie działa? Powinno działać. Toż to okazja, król złoty. A tutaj na przykład się nagle wzmocnił. Nie wiem, czy to spóźniony zapłon był za to?
ktoś mi to wyjaśni. No bo tu się oczywiście nic nie stało, nic nie zostało wzmocnione, więc podejrzewam, że to był chyba spóźniony jednak zapłon za to. Zobaczymy, czy dalej co turę się będzie pompować. I co? Poddasz tą turę? Się tylko wzmacniał, to też sobie wzmocni. To ja sobie chyba wyskoczę z tego gościa, żeby mi tutaj został na następną turę. No zobaczymy. Szybkości podpompował. Dobrze, ja się też podpompowałem. Chce który poznać mój toporek z bliska? To chyba działa z opóźnieniem, tak mi się wydaje. Tutaj w przypadku tego. No to pięknie. Będziesz pompował mojego dwarfika. Brzydko. Bardzo brzydko. Dobra, jak chcę dalej grać, musimy grać. Teraz sobie przeniosę tego stąd. Wyrzucimy tego. Co rozwalił mi? Świniomat. No nie wiem, gościu, to twardo chyba iść w tą rundę. Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Teraz jak zagra kartę, chyba spasuje. Nie goni. Właśnie, nie dogoni. Więc teraz będzie jedną kartę do tyłu. Naprawdę, kurczę, to chyba to zagram. Tak mi się wydaje, że trzeba to pociągnąć. Widziałam już ten moment. No i co, wygramy czy nie? Skoro widziałaś, to mów. Co, nie znasz kart? No dobrze. Wyrżnąć ich co do nogi! Rzadko już tą pożogę widuję, ale zdarza się. Częściej tego chyba igni gnają. Kiedyś te igni i pożoga to się grało tak naprawdę co chwila praktycznie. Ale jak widać... Widziałam już ten moment. Skończyło się granie. No ciekawe, co to kurczę będzie. Dobrze jest Skellige skończyć teraz. Oni się na następną, jakbym oddał, znowu by się mógł popakować jakoś. Po co mi to? Oni w ogóle co tura się niektóre ich jednostki pakują. Więc lepiej ich skończyć w dwóch pierwszych turach. Tak mi się wydaje. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość. Ale tak jak mówię, tymi elfami naprawdę dużo powygrywałem. Lubię tą talię. Jak idą interesy? Jeszcze jej za bardzo wam nie pokazywałem. Ulepszę tę kartę o tyle, aby całkowita siła. Kurde. Dobra. Rozdziobią cię kruki! Czas zwołać dywizję. Icha! To się nazywa wejście. Lubię to. Pochyl głowę przed Modron Freją. Oby nie miał tylko igni znowu. Chociaż teraz nawet za dobrze nie zadziała na mnie. Jak sobie wezmę tego gościa, tu przerzucę wszystkich, ustawię pod płotą. Zobaczymy jak będzie. Czas na pompowanie ekipy. Mów. I sru. Piękne. Teraz tylko, żeby mi nie walnął. Nie chcesz płacić w złocie, to zapłacisz krwią. Nie ma. Spadamy.
Teraz szybko, panowie. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Spadamy, spadamy stąd, żeby nam na nikt nie pociągnął. Tyle, żeby miał tutaj te ładne pociągnięcie. To by było po nas. A tak, proszę bardzo. A ten tu czego? I pięknie się wszystko złożyło. Gość jeszcze tu wskoczy. Dziękuję. No. Nie ma to jak. Został zamieciony, bym powiedział. Dosyć konkretnie. Dwie turki do zera. Szkoda na nich strzał. Te teksty, kurde. Szkoda na nich. Szkoda, naprawdę szkoda na nich strzał. No cóż, 2-0. Aż pogratuluję ci. Starałeś się. Nie zawsze wychodzi mi, też dwa razy nie wyszło. O, ale punktów sypnęli dużo. Okej. No i taka to zabawa. Tak jak mówię, Even Power, naprawdę dobre. Co prawda, jak zawsze brakuje mi czegoś, co bym sobie jeszcze chętnie wziął do tych Even Power. Zobaczmy w ogóle, jaki Even Power na do widzenia. No długi odcinek mi się zrobił, mam nadzieję, że ci, co lubią mnie oglądać, nie mają nic przeciwko. A jak mają, to sorry. Czy mi brakuje w ogóle jeszcze jakiejś fajnej srebrnej? Tego dwarfa, może do dwarfików, bo wszystkie dwarfy ulepsza. To niewątpliwy buff, jak grasz tylko na dwarfach. Dużo osób używa tego, ale według mnie to jest słabe. To jest bardzo okazjonalne, że tam wyskoczy coś, co zostanie rozwalone, zanim czegoś użyje. Na przykład ta kapłanka, która wskrzesza, ma jeden życia, o to nic nie wskrzesi, bo dostanie z tej strzały, ale no, dobrzy gracze raczej wiedzą, że to może być coś takiego, więc chyba nie będą tak grać. Dobra. Prędzej mi złotych jakichś ciekawych będzie tutaj brakowało. Ten jest taki jakiś tragiczny. Ma 7, zadaje 7. Więc za 14 de facto wchodzi. Coś z tym można zrobić. To jak się gra na pogodę, jest całkiem niezłe. I ta karta, wymień do dwóch kart. Na dowolne brązowe też może być czasem niezłe, jak jest jakieś nędzne losowanie. Może skrzesić brązową już średnią kartę specjalną. To jest oczywiście dobry bohater, jak się gra na te specjale i pompuje się te brązy. Też widziałem, te talie są całkiem ciekawe, tych gości. Bo tutaj jak zagrasz specjalną, to on się pompuje i naprawdę powzmacniają ich, pokopiują i później wyskakują na końcu tacy wymaksowani. Ci goście wtedy też biorą udział w rzucaniu tego wszystkiego. No, jest taka talia turbomagiczna. Jakoś tak sobie. Też mi brakuje dużo kart do niej. Dobra, moi drodzy, taki odcinek Gwinta. Mam nadzieję, że w miarę się podobał. Jak tak, to załapkujcie. Będę wiedział, że się podoba. Trzymajcie się i życzę wam wszystkim udanych potyczek. Hej!